Hej siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z Pentagon Challenge w Football Managerze 2015. Po tak fantastycznym poprzednim odcinku ja naprawdę oczekuję wiele, oczekuję wiele po tym odcinku, oczekuję również samych zwycięstw. Więc zobaczmy co się działo w poprzednim odcinku. Ano był to mecz z Hangzu. Przejść do 1, następnie Baxi 4 do 1. Tutaj e, sporo meczów towarzyskich, ale dzięki temu utrzymaliśmy e, zespół naprawdę w pozytywnej e, kondycji i ograniu. Airbin 4 do 1 i Yongchang 2 do 1. Dzisiaj mamy Puhar Chin e, i to rozegramy sobie za chwilkę. Mecz e, z Rizikuanem, następnie Donghia -teng, i Tengi Changchun, chyba że coś tutaj e, zmieni. Właśnie Puchar Chin. Skład już mamy przygotowany. Jak widzicie, kondycja jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Myślę, że zagramy sobie spokojnie, silnym składem, ponieważ tutaj następny mecz zagramy dopiero za 8 dni. E, tak więc przechodzimy do, do składu tutaj bez większych zmian. Lyszęk wraca do zespołu za i tyle. E, więc jedziemy, jedziemy. Idzie nam ostatnio całkiem nieźle. Tak więc tutaj, no, w Pucharze może w końcu tutaj wygramy, a może to będzie sezon, w którym w końcu wygramy wszystko, Ligę Mistrzów, Ligę i Puchar, no, tak daleko, aż nie będę szedł, nie? Ale wystarczy mi, jak jebniemy Ligę Mistrzów, naprawdę. Dzianksu już wygrywa swój mecz. Rene już 2 do 0 z Chun, Proszę bardzo. Aha, bo to jest Puchar, no tak, to tu nie ma Ligi. Gaolina, ależ miał sytuację tutaj, szkoda, szkoda tej akcji. No zobaczcie, pierwsza połowa już tutaj sporo czasu minęło, prawie no 37 minut. Zęg zęk z dystansu. Aaaaa! Potrafi! Pokazuje nie po raz pierwszy, że naprawdę potrafi uderzyć. Trzecia bramka w tym sezonie? Mm, fantastycznie. A tutaj teraz trzeba uważać. Sun bo jest polekarne Liang ole, dalej pięknie. Pięknie wyciągnął się jak struna i mamy 1 do 0, a mamy 0 z tyłu. I czy to będzie pierwszy mecz od bardzo, bardzo dawna, kiedy skończymy ten mecz no, z czystym kątem, zobaczymy tak więc nie wolno wam teraz odpuszczać panowie no i dobrze, jedziemy dalej Huang Hao 1 do 0, możemy tutaj powalczyć o więcej Shane Lowry, żółta kartka Kolejnym, kolejny raz ale to może, bo tak czerwonych kartek to on za bardzo nie zdobywa, tylko te żółte cały czas, nie? Hmm. No ale jest sytuacja niestety Rizik Jianam Wang Jianam musiał wycofać do tyłu tutaj dwóch właśnie naszych pomocników było przy nim dośrodkowanie, ale Lauri tutaj na spokojnie Elkeson, dobre odegranie no i do przodu, ale Lisheng no zaprzepaścił tutaj sytuację Chen Hao i Lauri no kurwa mać I to będzie czerwona kartka no niestety, dobra. W takim razie, tutaj, kto jest champing. No za Diamantiego, no. No niestety, ktoś musi, niestety, być tym zawodnikiem, który zejdzie. Dabao, bardzo słabo. To może Adome wpuścimy tutaj? Nie, nie, może nie. I zaczniemy grać na kontratak. Dobra. Nie możemy sobie dać wbić bramki. I atakujemy, proszę bardzo, Wulej, ale jeszcze Lim da Baopo... Kornelkę są! Pięknie! Yeah! Oh yeah! Fuck yeah! <ścoughs> 2 do 0, 66 minuta i tak już na spokojnie, już nie mówię, że na pełnym luzie, ale już no spokojniej możemy sobie tutaj radzić w tym meczu. Dabao stracił piłkę, ale ją szybko odzyskaliśmy. Liang, Linpeng tutaj prawą stroną atakujemy. Elkeson, pole karne! Jeszcze, ach, myślałem, że ta piłka tutaj do Gaolina dojdzie, ale nie. 74. minuta. Kolejna sytuacja. Elkeson. Elkeson, wycofanie. Wulej, dobrze. Lisheng, Gaolin jest w polu karnym i faulowany pięknie przez Lao Dziundziana. E, I... To Elkeson? Nie. Z numerem siódmym. Wulej. Proszę bardzo, nam tutaj proponowali Shandong. Shandong bardzo się interesuje Wulejem I za niego dawali nam nawet 700 tysięcy funtów. Pięknie 3 do zera. Tak więc teraz już naprawdę na spokoju możemy sobie pocisnąć. No to dobra, niech wejdzie Adoma tutaj zadabało i jeszcze możemy jedną zmianę przeprowadzić. No to niech zagra Huang Bowen. Zalzęga. Dobra. No, 700 tysięcy funtów no to jest no, za mało za zawoleja. No, to jest jeden z lepszych pomocników ogólnie jeśli chodzi o Chińczyków. nie. E, też e, jeśli chodzi o transfery, to tutaj za bardzo nie poszukuję żadnego zawodnika. Jestem bardzo zadowolony ze składu, którym dysponuję. Zgadnę, że nagrywasz Pentagon. Rób te zmiany. Spoko Jarosze. I o czym ja mówiłem, patrz, wyprowadziłeś mnie z równowagi normalnie Jarek Kurwa. E... A, że jestem zadowolony ze skadry. E... Ogólnie mamy bardzo silnych Chińczyków. Większość z nich jest reprezentantami. Są to reprezentanci kraju. Elkeson pięknie, 4-0, 4-0, druga bramka Elkesona w tym meczu, 30 trafienie w sezonie. Ależ fantastyczna forma. A ja wątpię, że my 30 spotkań rozegraliśmy. 20. No dobra, może ponad 20, 20 gdzieś ileś. I on ma już 30 bramek najebane. Wulej, koniec meczu, tak więc tutaj spokojniutko udało nam się awansować dalej do piątej rundy, ale czy to już nie będzie ćwierćfinał? Czasami nie, raczej nie chyba. Dobra. Shane Lowry, tutaj wyślemy asystenta. No i okej. Okay. Zaraz będzie rejestracja zawodników do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, ale my tymczasem widzimy się... A jednak tutaj FA Cup... E, znaczy chiński e, puchar z Jiangsu Rozegramy na wyjeździe I to jest ćwierćfinał, proszę bardzo Shandong Grenę, Beijing, Airbin i Dongjia e, Chengdu Co to jest za zespół? Gra Ligę Niżej, proszę bardzo To i tak daleko doszli No dobra, to my teraz albo zobaczę w kalendarzu Kiedy będzie e, Dzisiaj <ścoughs> Dzisiaj rozegramy sobie ten ćwierćfinał Tak więc dobra, na razie widzimy się z Dongią Możemy lecieć dalej Guangzhou-dongia gramy w domu bez jakiejkolwiek zmiany, jeśli chodzi o nasze ustawienie. Naprawdę, albo chociaż, chociaż chwila, a doma tutaj wejdzie za Dabao, który, no, trzeba przyznać, ostatnio spisuje się, jak widać, słabo, niestety. Ale dobra, dongia to nie powinien być ciężki przeciwnik, 18 punktów tylko mają. My tutaj walczymy z Beijingiem o kurwa, nie włączyłem z stopera. O, o miejsce numer 4, oczywiście bardzo fajnie by było gdyby oni właśnie przegrali swoje spotkanie zobaczymy jak to będzie, oczywiście my tutaj gramy o zwycięstwo, no i dobra zobaczmy, zobaczmy co z tego co z tego wyjdzie Beijing gra na wyjeździe z Baxi, no nie oszukujmy się no powinni to wygrać, niestety co tutaj jeszcze ciekawego, Jiangsu Shandong René Shanghai no Rene Shankaj najbardziej e, chyba w, najważniejszy mecz e, w tej kolejce. Uwaga, ależ Zeng, Zeng popełnia błąd i jeszcze fauluje w polu karnym. No co za szmata. No dobra, żółta kartka na szczęście nie osłabił naszego zespołu już w pierwszej minucie. No i możemy już przegrywać. No uwaga, Rao Weihui. i dalej! Pięknie, ależ pokazał tutaj naprawdę, pokazał klasę, pokazał majty. Co ja pierdolę. Nie, sorry. Dobra. A tutaj jest sytuacja Guangzhou. A doma, no i co to było? doma, nie wiem, czy on się tam przewraca, czy to taki Neymar trochę, no ale no Neymar ma jednak e, swoją klasę. Diamanti, Liang jest faulowany, proszę bardzo, przez Kevina Das Nevesha, zawodnika którego no ja sprowadziłem do tego klubu, a następnie opuściłem Dongie. I myślę, że nawet dobrze, bo w Dągi... Nie wiem, czy byśmy więcej osiągnęli. Diamanti! Pięknie, nasz karny już wykorzystany. I w tym momencie yy, wyprzedzamy Beijing. Yy, a jak tam René Shanghai 0 do 0 cały czas. A Beijing również ma 0 do 0. Tutaj kolejna sytuacja. A Doma znowu traci piłkę. Aj, co z niego tutaj będzie? Nie wiem. Melkeson chyba ze spalonego wracał, w ogóle nie był brany pod uwagę przy tym podaniu. A tutaj uwaga Karim, ależ, ale chyba spalony był, nie było spalonego. i Fejaz strzela bramkę na 1 do 1. I mamy remis, co owocuje jednym punktem w tabeli: 31 punktów, 33 Beijing, cały czas 0 do 0. Shandong przegrywa, no kurde, tutaj trzeba wygrać i odrobić troszkę punktów do nich. Gaolina, ale traci również piłkę. I Karim, ale to będzie złe zagranie, właśnie Lisheng. Diamant i Gaolini. Elkeson to musiała być Brama. 31 trafienie Elkesona. I tutaj już dochodzimy na 2 punkty Shandong, na 3 punkty Shanghai. Pięknie to wygląda. Elkeson, no tutaj małe nieporozumienie, ale Adoma, Ad 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 ale Kurde, no słaby jest, naprawdę. Łu, Huangkun. Trzeba za nim cisnąć, Huang Kun, ale dalej, dalej ładnie. 68 ocena, no jak na obronienie rzutu karnego, to jednak trochę chyba zbyt słaba ocena, nie? Co myślicie? Wydaje mi się, że powinien mieć tu minimalnie 7. Wulei Lisheng. Budujemy akcję środkiem pola. Ależ ładne podanie i Adoma, Adoma pięknie. Jak tam Beijing? 0 do zera cały czas z Baxi, ale to jest no pierwsza połowa jak na razie tutaj Shandong, no mogliby przegrać. Dwa punkty różnicy już tylko. Shanghai przygrywa z Renę, no dobra, tutaj w sumie remis byłby dobry. Ech. Dobra, jestem bardzo zadowolony. 3 do 1 z Dongią. Nie ma lipy. 2 do zera Jiangsu tutaj, proszę bardzo, do szatni im chyba jeszcze jebli. Na, na 2 do 0. Ale grubo. Świetnie. A tutaj uwaga. Częke, Feja, Karim. Ale wólej. Świetnie. I Gaolin. Budujemy transakcję. Gaolin. Możemy ruszyć tutaj mocno. Adoma. Pole karne. Adoma. Dlaczego nie szukał podania? No ale ma bramę. No to w sumie. I wygrywamy 3-1. No to ta... Ależ Zęk, zęk. No mogłeś tutaj. Em... Spowodować, żebym zapomniał o tym, co zrobiłeś w pierwszej minucie tego spotkania, gdybyś teraz strzelił bramkę. Dobra, 75 minuta. Następny mecz gramy już za dwa dni, tak więc ja tutaj będę potrzebował kilku zawodników. Tak więc spróbujmy zmienić, może Bowen za Wuleja. Za Zengzenga tutaj zrobimy też zmianę. No, a Lauri teraz niech sobie przypomni, jak się gra na lewej obronie. No, i chyba tyle, chyba tyle ze zmian. A dobra, porozmawiam z wami, niech wam będzie. Bołem zadowolony i zamyślony Shanping. No, zobaczmy. Kwadrans do końca, tutaj nie powinno się nic zmienić. Asha Be Beijing chyba wygrywa swój mecz. No tak, 1 do 0 Chengdong z strzelcem bramki. A tutaj, o dalej, dobry refleks. No i Beijing, proszę bardzo, tutaj ucieka na już i awansuje na miejsce trzecie, 35 punktów. Shandong już raczej przegra swoje spotkanie, tak, mają 2 do 0, już to jest to 88 minuta meczu. Renę tutaj już całkowicie też spokojnie może, może wygrać 2 do 0 z Szanghajem, no René... Sezon temu zdobyli mistrza, tutaj też um, idą na mistrza. Lisheng, Lauri, no zobaczmy, Gaolin, lewes sonna, no, ale prosto w obrońce, ale jeszcze to nie koniec akcji. No Bowen tutaj chciał błysnąć, ale mu nie wyszło. Dobra, końcowa spotkania i to myślę takim wynikiem zakończy się ten mecz 3 do 1. E, możemy być zadowoleni, tak jest, e, tutaj naprawdę, naprawdę dobrze nam idzie. Jestem bardzo zadowolony. Kolejne zwycięstwo o podrząd. No, może nie zdobyliśmy tutaj żadnego miejsca, ale Changchun przegrał swoje spotkanie. Dzięki temu mamy nad nimi trzy punkty przewagi i Jiangsu wygrało z Shandongiem. No, świetnie, świetnie. Tak więc, kolejny mecz z Yiteng. Zobaczmy, na którym oni tutaj są w miejscu. Na dziewiątym. No, możemy ich tutaj rozwalić również. I wtedy mieć nadzieję, że Beijing lub Shandong tutaj nie wygra swojego spotkania. Dobra, myślę, że nie musimy tutaj robić przerwy, bo to tylko dwa dni, tak więc tutaj wyślę asystenta. A doma, proszę bardzo, najlepszy zawodnik e, poprzedniego spotkania. Liang Su chce porozmawiać, a on ostatnio się bardzo dobrze rozwijał tutaj. E, praktycznie wszystkie atrybuty mu szły w górę. Już tutaj fizycznie nawet ma 14, 15, 13, proszę bardzo, determinacja, przywództwo. No ale reszta jak widzicie niestety bardzo słaba. Nie spodziewam się, żeby się zaczął grać Liangsu, tak więc póki jeszcze jest okienko transferowe, to możemy cię sprzedać. Za tyle ile jesteś wart. Tak więc spoczko lecimy dalej. Tutaj mamy do ogrania kilku zawodników. Dobra. Poniżej 80 ich tutaj będę ogrywał, nawet poniżej 85. E, tutaj gotów do wypożyczenia, niech leci. No i ostatnim meczem dzisiaj będzie właśnie Dziangsów w Pucharze. W sumie to z jednej strony nawet moglibyśmy przegrać, e, ponieważ może, może Puchar e, Chin tak kolidować mniej więcej tutaj z Ligą Mistrzów. No ale dobra, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Tutaj też asystenta wyślę. No i dobra, już mamy dzień meczowy. Tutaj jeszcze raport skautów, nic ciekawego. No i dobra, przejdźmy do e, przygotowania zespołu. Tak więc tutaj nie powinno nam to długo zająć. No i dobra, zapowiedź już mamy. No i tak, e, aha, Guqiao ogólnie ze mną porozmawiał, że chciałby odejść z zespołu. To niech odchodzi. My tutaj mamy Łanga dalej, tak więc poczko. Dobra. E, czy kogoś tutaj zmienimy? Wiecie co? Myślę, że bez zmian. Bez zmian polecimy e, Liu Jian. No to Su tutaj e, do składu i za Yong po e, Shize. Dobra. No i tyle bez zmian. Normalnie takim składem lecimy, a właśnie w następnym meczu z Jiangsu w pucharze Chin zrobimy sobie zmiany i rezerwowym składem tam wyjdziemy, bo naprawdę bardzo mały, bardzo mało wagi przywiązuje właśnie do tego pucharu. Jeśli uda nam się wygrać świetnie, jeśli nie, nic się nie stanie. A może tak być, że na przykład poprzez jakiś tam, nie wiem, półfinał czy coś tego pucharu będziemy mieć słabszą kondycję. Elkesona, ale ależ już miał pierwszą sytuację. Renę już wygrywa z Yongchan. A my tutaj głównie patrzymy na Shandong oraz na, em, na Beijing. Beijing gra z Airbin, tak więc no nie powinni mieć się zbytnio problemów. Tutaj już jeden do jednego, proszę bardzo. Ależ Elkeson, Elkeson, no kurde. Dzianksu wygrywa, proszę bardzo, już tutaj nas e, gonią. 32 punkty, Elkesona, ale świetnie, Gaolin, jedziesz tam. Gaolin, dawaj z wodzik i, i brama. Ojej! No jakbym mnie posłuchał normalnie i skończyłem to gadać i huknął, jest, bo jest brama, bum. Dobra, 36 punktów, zobaczcie. E, tutaj aż do miejsca drugiego, ale kurwa. No jeden, 1-1. No trzeba wrócić. Tutaj Shandong jednak wygrywa 2 do 1. 38 punktów, ale jak widzicie już jesteśmy bardzo blisko czołówki. To spotkanie musi zakończyć się zwycięsko Wulej Diamanti. Źle, źle. Dawaj tutaj Laurie Liang z dwójką gra. Dalej. Dawaj e, celnie. Dobrze. Do Lauriego. Wulej. Adoma. No, co tutaj pokażę? Elkeson i faulowany Elkeson w polu karnym. I proszę bardzo, tutaj w doliczonym czasie gry pierwszej połowy mamy rzut karny i Diamanti będzie e, wykonywał strzał z 11 metrów. No, zobaczmy. Trzymajmy kciuki. Zamknę oczy, ale już otworzę. Jest, jest Diamanti. Pięknie. Aha. Mm -hmm. Oh, yeah. Oh yeah! 2 do 1! Kurwa! Pojbany trochę jestem tutaj! Kurwa tu! Dobra, jak na razie gracie dobrze! 2 do jednego, ale pamiętajcie, no straciliśmy już, kurwa! Pod jakim wrażeniem? Jelkeson, Proszę bardzo, zachwycony! Co to się stało? Kurwa! Abo awans na trzecie miejsce! Ale grubo! A jak tam Shanghai, oni przegrywają 2 do 0 z Jiangsu Rzutrożny, Diamanti, nic z tego nie wyszło. Gaolin! Świetnie! Druga bramka, Gaolina. I 3 do 1. Dobra, co tutaj jeszcze? Gdzie ten Beijing? Cały czas 0 do 0. No tam Shandong mógłby jeszcze stracić te punkty. Dawajcie, tam Hanzu. A tutaj akcja 61 minuta. Gaolin, czy pójdzie po hat-tricka? Gaolin, by piła do Adomy? Adoma. Tutaj wycofanie Elkeson, nic z tego nie wyszło. Jeszcze Lisheng z dystansu, ale ładnie Yang-Cheng paruje ten strzał na rzut drożny. Nie wiem, czy zrobi zmiany, bo będę potrzebował rezerwowych, właśnie zawodników na następne spotkanie z Jiangsu. A ci sobie odpoczywają. I w następnym odcinku wiem, że na pewno będziemy grać z Shandongiem. Tam zwycięstwo byłoby nam bardzo potrzebne. Spadamy na czwarte miejsce. Eee, co ty gadasz? Ależ tutaj bramę strzelili. No 3 do 2, tak więc ja myślę, że przejdziemy na kontratak. Zeng Zeng, Gaolin, wysokość pola karnego, jeszcze Zeng Zeng, Lisheng, Diamanti w polu karnym, ale traci piłkę. No Lim bez takich tutaj akcji Diamant i Elkesona, ale strzał Elkesona, no przypomina o sobie właśnie nasz napastnik brazylijski, że on też tutaj jest i też potrafi strzelić bramkę, no i już, już spokojni możemy być, już tutaj nic nie powinno złego się wydarzyć, Jiangsu, ale rozjebali tutaj, Shanghai 5-0, no, drużyna, która leciała bez porażki tutaj przez e, nawet 10 spotkań chyba pierwszych, no to tutaj już proszę bardzo, już tracą punktów 7 do, do Rene. No ale jest, jest w końcu miejsce czwarte. To, e, które e, tak cały czas wyśniłem i Beijing przegrywa. 3-0 za Erbin, no coś niesamowitego. Diamanty, jeszcze rzut wolny, prosto w mur, tutaj w brąkarza jeszcze Lauri i będzie rzut rożny, ale to już jest końcowa spotkania, tak więc już tutaj możemy odliczać do końca. No, jeszcze Lauri, tutaj próbujemy, zeng zęk, zęk. No, ale to będzie wybicie. No i dobra, i koniec meczu. No, jeszcze, jeszcze tutaj 15 sekund końcowe. Słabe podanie, krosowe. No, to też słabe podanie Wuleja. No i koniec, dobra. Sędzia że po raz ostatni, tak jest. 4 do 2, wygrana Zietęg na własnym stadionie. Solidne zwycięstwo, panowie. I czwarte miejsce czwarte miejsce w lidze, ale tutaj zobaczcie jak jest bardzo ciasno, no ale jesteśmy wśród tych drużyn, tak więc pięknie no tutaj w sumie znowu mamy dwa dni przerwy, czyli myślę, że znowu możemy na żywo tutaj przejechać Gaolin, proszę bardzo w świetnej formie, tutaj nawet mu atrybuty zaczęły rosnąć dobra no to lecimy, tutaj płynnie wszystko przejdziemy sobie z jednego meczu do następnego no, i powoli, powoli zbliżamy się do końca. Tutaj ostatni mecz przed nami z Janksu. Co tutaj ciekawego mamy? Nic. Tak więc lecimy, lecimy dalej. No, i tutaj okienko transferowe się kończy, tak więc no, w sumie może nawet lepiej by było, jakbym teraz może przerwał, bo tutaj może się nawet długo renderować. No, ale zobaczymy. Defensywne stałe fragmenty gry. Tutaj trening powinienem mieć ustalony, tak jest. Dobra. No zobaczmy, ten ostatni dzień okienka transferowego. My tutaj nawet nie będę brał w nim udziału, bo nie ma szansy. Yongpong nie będę go sprzedawał na pewno. Linpeng, no to tym bardziej. Milion 200 proszę bardzo. I Huangwei. Dziewięć tysięcy, no ale nie, za mało. Zdecydowanie za mało. Może jeszcze przyjdą z kontrofertą, ale zobaczymy. Kurwa. Dziurawy ryj e, Baguj, zobaczcie. Zobaczcie go. Tak go wyczasnąłem tutaj, nie wiem, znikąd. Na wolnym, e, na wolnym e, z wolnego transferu jest dostępny. Kurwa. Już jest znaliście liście życzeń pięciu, za, pięciu klubów. Internacjonale, Flamengo, Dinamo, Atletico Mineiro, Guangzhou i Vasco są niewielkie nie zainteresowanie tych zespołów. E, wypożyczenie Liudiana, myślę, że nie. Tutaj wyślemy asystenta znowu. No i, która to była godzina, Nawet nie zdążyłem zauważyć, ale myślę, że powoli już się zbliżamy do końca okresu transferowego i przechodzimy do 1 sierpnia i do meczu. Tak jest, już jest północ, tak więc spoko, a tutaj Dabao kontuzja 5-6 tygodni, no niestety sprawozdanie z wypożyczeń. Tong Fan w końcu zaczął grać. Chorwa mać, zobaczcie on tutaj. A nie, grał jednak też w poprzednim sezonie. Dobra. Zobaczmy Gaolin, to już widziałem. Wulej dobrze się rozwija krycie, proszę bardzo, jak dobrze. I Zicheng. Zeng Zeng niestety słabo i to jak? No to od razu z nim gadamy, interakcja, ostrzeżenie z krytyku i jakość treningu. No i dobra, U chcę udowodnić, że jest dobry. No to spoko e Diamanty Gaoli, Nelkeson do 11 tygodnia. No i lecimy dalej. Tak więc przed nami ostatni mecz w dzisiejszym odcinku. A tutaj już widzicie, Beijing tam się czai. Więcej czasu na spełnienie obietnicy. Aha, dobra. Ok. No to co, e Guccia, czy on wystąpi dzisiaj? Zmęczony jest po poprzednim meczu. No nie, zostawimy Daleja. Na prawą obronę Liu Jian, ale... A nie, jest ograny. No to dawaj. E, Liu Jian. E, Liang oraz Lauri. No to tutaj zmiany, tak więc Shamping oraz... A może Huangwei wejdzie? A dawaj, wbijaj Huangwei Za Lauriego. Tutaj w takim razie Linpeng za Liangsu I Haidong za Lianga. Na lewą stronę nie ma za bardzo kogo zmienić Żaden z tych zawodników nie potrafi grać na lewej obronie, no to Zeng zęg niech zostanie i tutaj nie, potrzebujemy Lianga w takim razie za a za Limpenga chuj niech będzie Dobra, teraz środek Lisheng i Wulej. no to tutaj dwie zmiany muszą być, czyli Bowen oraz Charlie Adam tak jest, dalej, Shize, ale jak to teraz zrobię, bo w sumie tylko Sinbo oraz Shize mogą wejść, no to Sinbo na lewe skrzydło za Gaolina, a Shize za Diamantiego i dzięki temu właśnie może tutaj Adam zagrać, no i Adoma nie gra, Daba kontuzjowany. no to Gaolin tutaj w jego miejsce, no i takim składem sobie zagramy to spotkanie. No zobaczymy jak to będzie, 24 spotkania, 32 bramki Elkesona proszę bardzo. Naprawdę, naprawdę mi nie, nie zależy, a z jednej strony no nawet w sumie bym chciał, żebyśmy tutaj przegrali e, z powodów wspomnianych nieco wcześniej. No dobra, rozpoczynamy mecz. Przypominam ostatni mecz w dzisiejszym odcinku czwarty Damianowicz. Proszę bardzo, ale to chyba nie ten. Nie, 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 tamten już był stary. Jest przejęcie i Sony i ruszamy szize. Ale dobrze. Dobry przegląd sytuacji tutaj pokazał. O, jest 1-0. Elkeson, 33. Trafienie, ależ jest w gazie. Tutaj Renę Shandong. No nie wiem z kim bym tutaj chciał zagrać. O, a jednak Shandong, i założę się, że będzie tak, że Shandong będziemy mieli dwa albo nawet trzy mecze pod rząd. Nie wiem ile tutaj będzie. Kurde, 1-1. Ale dobrze tutaj. Nie martwimy się tak jak mówiłem. 14 minuta meczu Fomen Juhaj. Lewym skrzydłem Tutaj uwaga Toloza w polu karnym, ale tylko boczna siatka. Możemy być spokojni. Ależ Huang tutaj sobie odebrał piłkę. Proszę bardzo. są, no dawaj, tam szybciej trzeba było. O Jezus, ależ strzał Shize. No, no. 1 do 0 Beijing wygrywa. Może nawet lepiej, żeby tutaj nasi przeciwnicy mieli ten natłok spotkań. A my mamy Ligę Mistrzów. No, ależ tutaj minimalnie obok bramki. 33 minuta. No zobaczmy, jeszcze tutaj bardzo dużo czasu jest. Myślę, że ten mecz nie zakończy się remisem. Ogólnie bardzo mało remisów w tym sezonie, co można uznać no, za sukces. Większość wygranych: Liu Jian, Adam, Huang Bowen, Adoma. Pole karne Adama stracił piłkę. Jeszcze lekkie są, no, ależ tutaj przytomnie na lewą stronę. Zeng, zeng, dośrodkowanie. I Sinbo, ależ, proszę bardzo, drugie trafienie w sezonie, a on tam, nie wiem, cztery mecze może zagrał, coś takiego. No i pięknie, mi się to podoba, dwa do jednego, no zawsze fajnie jest wygrywać, nie? Nawet rezerwowym składem. Bowen, Adam, Shize, Elkeson. No ale tutaj zabrakło, czegoś zabrakło, wykończenia. Zęg, 37 minuta, tutaj bardzo wolno czas, leci Elkeson, ależ, kurde, taka wyśmienita sytuacja, a ty tak to zawaliłeś, no, Adam, Elkeson, czy sam będzie próbował tutaj wyjaśnić, tak jest, sam, jak skutecznie to zrobił, Elkeson, 3 do 1, tak jest, Charlie Fomen, kontuzjowany, zbliżamy się do końca pierwszej połowy, 3 do 1, mamy bardzo dobry wynik nie? i jestem bardzo zadowolony ogólnie, panowie. Ja tutaj myślałem, że będzie jakaś ciężka przeprawa, że będzie może nawet porażka, a tutaj 3 do 1, no ale jeszcze druga połowa, nie, tak więc nie ma co na razie tutaj przesądzać, no ale Adomatras przejął Shize, pięknie, tutaj poszedł za akcją Liudian, dawaj tu szybciej Ależ wypatrzył, Sinbo! 4-1! Proszę bardzo! Świetnie! Adam, Adoma w polu karnym. Czy pokusimy się o bramkę numer 5? Chyba nie tym razem. No ale jeszcze zobaczmy. Dalej, Bowen. No tutaj dobrze, że dalej szybko wrócił na bramkę. No ale kompletnie, sin, bo nie wiem, przecież to widać było, że ta piłka do niego wędruje, prawda? No, zobaczmy dalej. Venion, Damianowicie, ale koszmarny strzał. Dobra, powoli trzeba będzie się zastanowić, kogo tu wpuścić za Zengzenga, No, już wiem, Lianga. Ale świetna ocena tutaj, Zengzenga właśnie. Po 8-7 Sinbo oraz Elkeson z dwoma bramkami tych dwóch zawodników. A tutaj dziękuję z akcją Weniun. Damianowicz, ależ zagrali i 11 11. trafienie w sezonie. Jestem pewien, że on wtedy w dągi zdobył gdzieś ponad 20 bramek, chyba w sezonie. Coś koło tego. Damianowicz i uwaga to loza 4-3. Przechodzimy na kontrę. Kontratak Adoma, No tutaj teraz trzeba uważać, bo szybko strzelone dwie bramki Jiangsu i mamy 4-3. Adama, Adam, Shize. Jeszcze. Dobrze. Jak nie idzie prawą stroną, przerzut na lewą. Bardzo stare, ale jakże, jakże ważne. Jakże ważne pojęcie w ogóle o piłce nożnej. No. Uwaga, Venium to loza polekarny, ależ zęg, zęg tutaj, jak przytomnie to zrobił. veniun, no i kurwa. I 4-4. A jednak tutaj ten odcinek się troszeczkę troszeczkę przedłuża. 34 minuty, ale nie macie tego za złe, jestem pewien. Elkeson, no kurde, taka sytuacja. Ależ mógł już mieć hatrika. Huangua jest żółtą kartką, no i Zheng właśnie ne, słaba kondycja. No to może zrobimy tą zmianę zapowiadaną. Liang właśnie za Zengzenga. No uwaga. Hao Junmin, ale tutaj piękny, piękny odbiór, ale kurde, zabrakło tutaj troszkę dokładności. Myślę, że troszkę siły zabrakło w tym podaniu. Tor był dobry, ale gdyby tylko troszkę mocniej. A tutaj Venue, ale dobrze zablokowany strzał, chociaż i tak on szedł ne, poza tutaj bramkę. No Liu Jian, Shize, Adoma. No, jakoś nie, nic za bardzo nie pokazuje Adoma w dzisiejszym meczu. Liang, dośrodkowanie, nic z tego nie wyszło. Jeszcze zbiera piłkę ten zawodnik Sinbo, ale prosto w bramkarza ten strzał poszedł. Huang Bowen, zobaczcie jaka słaba ocena, dlatego w tym yy, momencie... Wejdzie w ulej. Tak jest. Ależ uwaga, tutaj na ofensywie chyba gra Janksu. no i niestety, no i niestety 5 do 4, tak więc 4 do 1 zrobiliśmy. 5-4. Koszmar. Adoma traci piłkę. No jeszcze, Shize, Sinbo, poda, podał, ale tak kurde, no nie do tego miał podawać, no tutaj w lepszej sytuacji chyba Elkeson był. No ale dobra, przejęcie kolejne piłki, Sinbo, ruszamy z następną akcją. Sinbo, czy powalczymy tu o remis, no nie takim strzałem na pewno. W sumie nawet dobra, mówiłem, że tam nawet fajnie będzie, znaczy fajnie. Nie będę pokał, jak przegramy. A tutaj to loza na spalonym, dobrze, bo myślałem, że faulował dalej. A tak, to jeszcze będzie akcja. do ma Elkeson jest? Nie ma! Jest brama, ale Elkeson doznał urazu na 31%, nawet. Go to wyrzuciło. Dobra, i w jego miejsce. Strzelamy bramkę na 5 do 5. Tylko, że ja tutaj nie chcę dogrywki, kurwa, bo to już całkiem. Całkiem kondycję tutaj zjebie. No, 3 minuty doliczone, i jest akcja. Piłka wraca do naszego bramkarza. Łang dalej. Dawaj teraz, celniej podaj. Dalej. Adam, no jest przejęcie. Szize. No ale nie celnie. Adam, korwa. To loza. Ciękłaj. Uwaga, venion. Veniun. Damianowicz, ale to będzie rzut rożny. No i chuj. No, jeszcze jeden rzut rożny. Dośrodkowanie i Damianowicz. No i dobrze. A tu jednak ten Damianowicz, proszę bardzo, jednak nasz. A tutaj myślałem, że, że nie, a jednak warto było sprawdzić. No dobra, już tu nie strzelajcie bramek, po prostu odpadamy. Tak jest, no ogólnie jestem rozczarowany. Nie jestem zadowolony, trzeba im to powiedzieć, ponieważ mieliśmy tak fantastyczny wynik: 4 do 1, a kończymy 6-5. No. no tutaj w Chinach naprawdę dzieją się cuda, jeśli chodzi o piłkę nożną. Dobra, kończymy ten odcinek, który troszkę się przedłużył, głównie przez to, że właśnie jechałem tutaj między meczami. No, ale podsumujmy go sobie. To był kolejny naprawdę dobry odcinek. Najpierw zagraliśmy z Rizikuan 4 do 0 w czwartej rundzie, dzięki czemu awansowaliśmy właśnie do dzisiejszego ćwierćfinału. Dągia 3-1, Jitenk 4-2 i odpadamy z, z Pucharu Chin. Z jednej strony się cieszę, z drugiej strony, oczywiście, fajnie by było też em, powalczyć o coś więcej. W następnym odcinku Changchun i Beijing Shandong. Dwa naprawdę bardzo ważne mecze, jeśli chodzi o tabelę. I już to jest 37 odcinek, tak więc w 38 odcinku zobaczymy, czy awansujemy do półfinału Ligi Mistrzów, w końcu, w końcu. No i dobra, to by było wszystko w tym odcinku, tak więc dzięki serdecznym że byliście ze mną, no i do zobaczenia kolejnym razem w świecie Football Managera. Trzymajcie się, siemano!